protokół z obrad jury pierwszego krajowego konkursu gitarowego odbywającego się w formie online dnia 20 czerwca 2021 roku. Jury w składzie doktor habilitowany Władysław Blacha, Czechy, Igor Sosin, Białoruś, Tacjana Drobyś, Białoruś, Krzysztof Nieborak, Polska, Beata Rynkiewicz-Bejer, Polska, Daniel Łabecki, sekretarz, Polska. Przesłuchało 24 solowych uczestników zgrupowanych w czterech kategoriach wiekowych oraz zespoły. Grupa pierwsza liczyła 8 uczestników, grupa druga 6, grupa trzecia 10. Przesłuchania odbywały się w formie online za pomocą nagrań wideo. Poziom edukacji prezentowanych przez uczestników był bardzo zróżnicowany. Po wysłuchaniu nagrań jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia. Grupa pierwsza, pierwsza nagroda ex aequo, Kryspin Sozański, Piotr Ciesiułka. Druga nagroda ex aequo, Tomasz Radecki, Bianka Gielicz. Trzecia nagroda ex aequo, Magdalena Macuga, Natalia Skrzydło. Ponadto wyróżnienie otrzymały Hanna Grudzień, Karol Gwizdak. Grupa druga, pierwsza nagroda Jakub Zieliński, druga nagroda Michał Klepacki, trzecia nagroda Marta Kustra. Wyróżnienie Kasper Liro, Filip Franczuk, Martyna Lubas. Grupa trzecia, pierwsza nagroda ex aequo, Karol Hajduk, Jagoda Religa. Druga nagroda ex aequo, Roch Jaworski, Krzysztof Kowalczyk. Trzecia nagroda ex aequo, Dominika Podraska, Lila Wyjadłowska, Jakub Tworek. Wyróżnienie Zuzanna Pokomowska, Jakub Osajda, Klaudia Soczówka. Grupa czwarta, duety. Pierwsza nagroda, duet Antoni Merecki i Kacper Księżołek. Druga nagroda, Zuzanna Makarewicz i Maja Siwierska. Trzecia nagroda, duet Lena Habdas i Magdalena Łapińska. Wyróżnienie, duet Sebastian i Jakub Scypek. Nagroda specjalna ufundowana przez jurora Krzysztofa Nieboraka, a jest to udział w 7. charytatywnym koncercie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni, otrzymują Klaudia Soczówka z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Miechowie. Nauczycielem jest pani Jolanta Sojka i Roch Jaworski z Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Krakowie. Nauczycielem jest Adam Zalas. Uczniowie ci mają najbliższą odległość do Bochni, mieszkają nieopodal tego miasta. Jury konkursowe przyznało także dyplom specjalny dla nauczyciela Witolda Kozakowskiego za przygotowanie największej ilości uczniów. Niezmiernie miło mi, że wśród laureatów są uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Międzyrzeczu. Zuzanna Makarewicz-Flet i Maja Siwierska. Duet fletowo-gitarowy zajął drugie miejsce. Za chwileczkę usłyszymy w ich wykonaniu utwór Alexa Rowleya, Mały Chińczyk. Thank you.
dziękujemy za udział uczniom, którzy tak licznie odpowiedzieli na nasz apel w sprawie krajowego konkursu gitarowego. Podziękowania również należą się im, wspaniałym nauczycielom, którzy wspaniale przygotowali uczniów. Każdy uczeń dostał nagrodę. Nagrody zostały wysłane Pocztą Polską, także za kilka dni na pewno będą sukcesywnie docierały do każdego uczestnika. Zapraszamy za rok na drugi krajowy konkurs gitarowy w 2022, ponieważ pierwsza edycja była udana i jury wręcz zachęcało organizatorów do kontynuowania wspomnianego cyklu konkursów. Dziękuję, mówił Zdzisław Musiał, dyrektor organizacyjny Krajowego Konkursu Gitarowego.